Cześć, kochani, tu Agnieszka. Słuchajcie, dzisiaj haul kosmetyczny, haul japoński, haul koreański, czyli to, co lubię najbardziej, słuchajcie. Kosmetyki azjatyckie. Bardzo lubię, wiecie, że używam od lat i pomyślałam sobie tak, przyszły mi ostatnio w sumie chyba dwa czy trzy zamówienia, nie jest to jakiś wielki haul, ale przyszły mi ostatnio zamówienia z YesStyle'a. A dzisiaj widziałam, że fajne rzeczy wchodzą tam teraz na promocje, na zniżki, na przykład 50%, więc tak sobie pomyślałam, że zrobię ten haul, pokażę Wam, co ja zamówiłam i pokażę Wam też coś, co fajnego jest na promocji i co zdecydowanie polecam i sama zamówię. Także, jeżeli jesteście ciekawi, co tutaj mam, a właśnie mam i pielęgnację koreańską i trochę japońskiej, no to zostańcie ze mną, oczywiście oglądajcie dalej, jeżeli film będzie się Wam podobał, zostawcie kciuka w górę, możecie kciuk w górę, możecie subskrybować kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie i śledzić mnie na Instagramie. Mam tu zarówno rzeczy, które znam, ale mam też takie, z którymi będę miała do czynienia pierwszy raz. Co na przykład mamy? Mamy, słuchajcie, puder z SPF. Takie cuda. To jest świetna rzecz moim zdaniem. Zobaczymy, jak się będzie sprawdzał. Jeszcze go nie używałam. Ale mam też japońską rzecz właśnie taką przeciwsłoneczną. Także no ciekawe, ciekawe są rzeczy. Pokazuję Wam. W takim razie to też nie będzie chyba jakiś hiper długi haul. Dobra, zacznijmy, słuchajcie, od tego pudru. Vity Cosmetics, czyli koreańska marka Cica No Sebum UV Powder. I tutaj mamy puder z witaminą C, jakimś cica hyalonem, czy hyalon, czyli generalnie nawilżający, bo cica to jest wąkrotka azjatycka, łagodząca, taka lecząca, że tak powiem, jakieś zaczerwienienia, no generalnie roślina, która ma działanie łagodzące, tu jest w ogóle nawet tygrysek, fajny ten tygrysek, pokażę Wam to opakowanie. No i hyalon, no to sugeruję, że mamy tutaj też kwas hialuronowy, no i witaminę C. Nie jestem w stanie Wam powiedzieć w tym momencie, w jakiej postaci jest to witamina C i mamy tutaj SPF 20 PA2+. I jasne, ja wiem, że lepszy byłby SPF 50 i 4, czy tam 5 plusów, czy tam 50 nawet plusów, ale to jest tylko puder, pod niego dajemy normalnie SPF i to jest, wydaje mi się, taki fajny puder w razie W. Bo generalnie możemy sobie robić reaplikację, wiadomo, ale czasami te produkty do reaplikacji, na przykład też w sprayu, no cóż, wyświecają troszeczkę twarz, nie? A tutaj mamy jeszcze puderek, który jeszcze nam zbustuje, jeszcze nam podbije działanie, znaczy podbije działanie SPF-a, może nie podbije, no bo nie da się podbić jak jest 50-20, ale tak jakby nałożymy coś na twarz, co jeszcze też ma filtr, więc i jeszcze bardziej się jakoś tam zabezpieczymy, bo gdzieś, załóżmy, nie dojdziemy, nie, tym SPF-em. Myślę, że jest to fajne rozwiązanie i też fajne rozwiązanie nawet i dla osób, które... Kiro, przestań! Nie dramatyzuj. Mój grubas chce jeść. Nie! Strasznie mu się włącza zasysacz, bo jesień, bo się chłodniej zrobiło. Maciek jakoś tak spokojnie, ale ten to świruje, a jest krową wielką, więc nie mogę go tak karmić często jak Maćka. No właśnie, i mamy taki puderek. On jest nieduży tak naprawdę i też fajny do torebki. Zaraz Wam pokażę, co tu jest w środku. Mamy puszek i jeszcze go, tak jak mówię, nie używałam. Sam kolor jest taki trochę jak puder bananowy. O, coś takiego. Bardzo jestem go ciekawa, tylko nie wiem, czy go sobie nie zostawię na lato po prostu przyszłego roku. Chociaż może nie, no nie wiem, zobaczę. Jeszcze nie miałam okazji go używać i jakoś tak się okaże, ale tak naprawdę te rzeczy mi przyszły parę dni temu, nie wiem, więc myślę, że okazji jeszcze będzie dużo. W każdym razie chciałam Wam pokazać, że coś takiego jest. Być może na naszym europejskim rynku też możemy takie kosmetyki dostać. Nie wiem, nie widziałam, ale jest to na pewno ciekawa opcja. No i też dla osób właśnie, które tam, wiecie, nie są za pan brat z SPF-ami, to chociaż tak, na przykład jakiejś mamie, może ja mojej bym kupiła, mamie podsunąć, czy nie wiem, cioci, babci, tak jak używają troszkę pudru, to żeby chociaż troszkę. Więc wydaje mi się, że to może być ciekawa rzecz. Zobaczymy, jak będzie utrzymywał makijaż. Zobaczymy po prostu. I czy będzie... Na pewno jak jest taki kolor, jak trochę bananowy, no to będzie dodawał trochę żółtego, więc można nim będzie też makijaż sobie, wiecie, troszeczkę kolor zmienić. O, na przykład jak macie za blady. Ja dzisiaj chyba mam za blady. Tak mi się wydaje, ale... Dobra. Nie, mniejsza z tym.
Więc tu mamy koreański. A teraz dla odmiany pokażę Wam coś japońskiego. I jak jesteśmy w tematach SPF, to zamówiłam SPF, który ma doskonałe opinie. On ma doskonałe opinie na YesStyle'u. Aha, zapomniałam Wam powiedzieć, że na YesStyle'u jak zawsze macie zniżkę 2-5% na hasło SL Insta i to jest zniżka, która łączy się zawsze z innymi zniżkami, jakby co. Taki SPF. Japończycy jak zwykle pakują w jakieś takie folie, dużo opakowania niepotrzebnego. No ale to nawet mi jedna z Was kiedyś pisała, jak byłam oburzona, że tuż do rzęs, taki wiecie, tuż do rzęs, taki plastik wielki zapakowany. To nawet mi któraś z Was pisała, że oni nawet banany pojedynczo pakują, czy coś takiego, owoce. To jest crazy totalnie, no ale dobra. No właśnie, on ma świetne opinie, że jest bardzo lekki, ale koniecznie ta wersja, bo jeszcze jakieś inne są, które są cięższe. Że jest bardzo lekki, bardzo dobry i tak stwierdziłam, Aquarich się nazywa. Biorę UV, Aquarich, biorę marka japońska. Stwierdziłam, że go wezmę. Ile tu jest 70 gramów, czyli większy niż przeciętny SPF, przeciętny ma 50, tak nie? Zazwyczaj, no holika ma chyba 100, ale to jest wyjątek, więc dosyć duży, w takiej tubce też wygodnej, ładny tak wizualnie, no też tutaj, słuchajcie, nie używałam, więc nie wiem, co więcej Wam mogę powiedzieć. Mamy tu SPF 50 i 4 plusiki PA, 4 plusiki Made in Japan. Opinie ma świetne. Widziałam też u Bogumiły czy Bogusławy z Pryszyńskiej, tak się chyba ta pani nazywa, czasami ją oglądam, jak coś tam o kosmetykach gada, że ona go w jakimś denku pokazywała i mówiła, że jest świetny, że jej właśnie znajoma z Japonii przywiozła. No, Wam znajoma z Japonii przywozić nie musi, bo możecie sobie na YesStyle'u po prostu zamówić. I on też nie był drogi. Nie pamiętam, ile kosztował, ale on nie był drogi. Także to jest rzecz numer dwa z Japan. Kolejna rzecz, no to standardowo Sombaj mi nalepki na niedoskonałości dla mojego młodego. Mam wrażenie, że ostrość coś zwiewa. Czy mi się wydaje? Czekajcie, muszę się przybliżyć. Nie, muszę zrestartować aparat chyba, nie wiem. Jak coś, to będę dzisiaj niewyraźna po prostu. Tak, to są takie nalepki jak z Cosarexa, tylko że te, mam wrażenie, że troszkę lepiej się sprawdzają. I one mają absorbować właśnie to, co tam się wytwarza w syfku. No i mają być takie protective, czyli zasłaniać, żeby nie nadkażały się bakteryjnie syfki. Takie hydrokoloidalne płateczki, jest ich tutaj 18 i mamy tak 12 mm 9 sztuk, 10 mm 9 sztuk, czyli, no, czyli 18 po prostu. Ja to zawsze przy każdej okazji praktycznie młodemu zamawiam. Ostatnio zamawiałam też z Cosarexa, ale kurczę, te są lepsze, no po prostu z Sombaj mi są lepsze. Lecimy dalej. Co mamy dalej? Dalej mam, słuchajcie, Dark Spot Correcting Glow Toner. Taki tonik, tu mam pudełko od niego, Axis E. Tak się nazywa ta koreańska, och, i spadło to pudełko koniec końców, tak się nazywa ta koreańska marka i to jest toner, muszę sobie poczytać, wiecie, bo ja go dostałam w ramach, kurczę, coś, jakiegoś giveawaya na, chyba glow up giveaway na Instagramie i tam sobie można, jak robicie zakupy na YesStyle'u za co najmniej 29 dolarów, to tam co jakiś czas właśnie są glow up giveaway i mają 1000 na przykład do rozdania takich toników. No i właśnie wydaje mi się, że to stąd mam. Akurat robiłam zakupy, nawet jak, wiecie, to nie musi być, że 29 dolarów wydacie, tylko jak na przykład macie jakieś tam, dodacie sobie do koszyka, nie wiem, produkty za 29 dolarów, zastosujecie jedną zniżkę, drugą, jakieś tam punkty i tak dalej, to w dalszym ciągu ta nagroda Wam przysługuje, czy to rozdanie. No i generalnie to jest taki tonik, z tego co widzę, odżywczy, odświeżający, łagodzący. Co tu mamy? Niacynamid 5%, z tego co widzę. I willow, czyli wierzby, Salix albas, wierzby chyba płaczącej, jakiś ekstrakt. Z tego co kojarzę, to on jest chyba jakiś taki przeciwbakteryjny, coś takiego. No i kwas hialuronowy. Helps improve blemishes, czyli usuwa, pomaga usuwać, niwelować przebarwienia, glowing skin. No nie wiem,
Taki. I oj, widzę, jest w ogóle w psikaczu, bo ja go teraz dopiero wyciągnęłam. Także markę koreańską Axis E znam. Widzę, że on jest też taki mleczny, ale wodnisty. W sensie kolor ma mleczny, ale wodnisty. Tę markę znam, nie pamiętam, czy coś z niej miałam. Wydaje mi się, że chyba nie. Jakieś próbki też gdzieś tam dostałam, ale jeszcze nic nie używałam. Jestem bardzo ciekawa i tak stwierdziłam, że skoro i tak robię zamówienie, no to come on. To jakby kosmetyk darmowy, czemu nie, prawda? No i to jak obserwujecie Instagram jest Styla właśnie, to one są tam teraz bardzo często, te rozdania. Wcześniej było tak, że nie trzeba było minimum zakupowego do tego, a teraz trzeba, ale teraz za to są często te rozdania. Dzisiaj nawet jakieś widziałam. Ostatnio był z Round Lab'a SPF, jakieś tam serum. No ale to i możecie brać w tym udział za każdym razem, jak to dostaniecie, napiszecie recenzję i możecie brać udział w kolejnym, bo to można, że tak powiem, raz, dopóki się nie zrobi tego submit review, to, czyli po prostu recenzji na stronie, no to nie możecie kolejnego wybrać. Okej, okay. Lecimy dalej w takim razie. Frudia. Czy ja coś tutaj muszę mówić? Green Grape Pore Control Cream. Mam 3 w zapasie w tym momencie, ale ja ten krem totalnie uwielbiam. To jest idealny krem na lato, nawadniający, nawilżający. Już go Wam dużo razy pokazywałam. Pięknie pachnie winogronami, no bo mamy tutaj winogrona i on jakby redukuje wydzielanie sebum, on jest, się nazywa Pore Control, po prostu ma tutaj składniki, tu jest jakiś proszek nawet w nim, tylko kurczę, teraz chyba nie znajdę tego, który właśnie sprawia, że w lecie, przede wszystkim dla mnie w lecie, to sebum jakoś tak się, wiecie, nie wydziela, on się nie wyświeca, on jest świetny pod makijaż, leciutki, pięknie się wchłania, cudny krem, uwielbiam totalnie. I z tego, co widzę, to mamy tutaj jeszcze antyoksydanty, 81%, tak, 81% inaczej, bogaty w green grapes, czyli zielone winogrona, które mają 81% antyoksydantów, może tak. Jest cudowny, naprawdę cudowny jest ten krem, więc ja mam zapas i kocham go i będę używać, dopóki go będę robić pewnie. Miałam od niego przerwę, tak z 2-3 lata myślę, ale ostatnio właśnie zużyłam takie mniejsze, bo można sobie, jak na przykład chcecie spróbować, tylko można sobie kupić takie miniatury. I miałam ostatnio 2 miniatury teraz pod koniec lata i stwierdziłam, że kurczę, no przecież to jest rewelacyjny krem. Dlaczego ja go nie mam jeszcze znowu i tak jakby, no i mam. Dobra, lecimy dalej. Kolejna rzecz, słuchajcie, tym razem japońska. To jest maska, boję się jej i ona sobie stoi i mogłam jej nawet dzisiaj użyć, jak mam włosy, ale się jej trochę boję, bo to jest maska Tsubaki Premium X Repair Mask i to jest Shiseido, o ile dobrze pamiętam. Nie jestem pewna. Tak mi się wydaje, a może nie. To jest wszystko zawsze po japońsku. Wydaje mi się, że to jest Shiseido, bo oni... Shiseido to są nie tylko te kosmetyki, które możecie za miliony monet kupić na Sephorze. Na jest Stylu jest Shiseido, normalnie Shiseido i te kosmetyki są w normalnych cenach. Są też te droższe, ale są w normalnych cenach, takich jak, nie wiem, Klairs i tak dalej, więc nie ma co szaleć. I Tsubaki, słuchajcie. Maska z olejkiem kameliowym, bo Tsubaki to jest olejek kameliowy, to jest kamelia po prostu. Nazwa fajnie brzmi, egzotycznie. No i w Japonii nazywają to właśnie Tsubaki, ale to jest olejek kameliowy, który moje włosy uwielbiają, więc stwierdziłam, że zamówię tę maskę. Natomiast przy moim doświadczeniu z właśnie kosmetykami do włosów azjatyckimi, to ja się trochę boję, że to mi dociąży włosy za mocno. Już dzisiaj mam takie właśnie, nie takie jakbym chciała. Pięknie pachnie. Maska sama ma taką konsystencję i obiecuję, że jej użyję i Wam powiem tylko, jak będzie dobra. Jak nie będzie dobra, to też Wam powiem. Ale właśnie troszkę się boję, bo azjatyckie kosmetyki są rewelacyjne. Azjatki mają trochę inne włosy jednak, strukturę włosa. One mają te włosy sztywniejsze, mają takie włosy bardziej błyszczące, gładkie i tak dalej. My mamy liche włosy przy nich, naprawdę liche. My, Europejki. I one potrzebują takiego mocniejszego doładowania, żeby te włosy jakby dociążyć, przez to, że one są sztywniejsze, a przy naszych lżejszych włosach, no tak może być, zależy, słuchajcie, jaka osoba, no ja mam włosy wysokoporowate i zauważyłam, że mi trochę mocniej dociążają, niż bym chciała te azjatyckie kosmetyki, ale za to
pięknie nabłyszczają. Dają piękny efekt, oprócz tego dociążenia. Pozostałe, że tak powiem, efekty są fajne. Zobaczymy, jak będzie z tą maską. Bardzo jestem jej ciekawa. Spróbuję, ale się boję, tak jak mówię, boję się po prostu. W weekend spróbuję. O. Tak jak wiecie, nikt mnie nie będzie widział. Jak mi się zrobią jakieś strąki i coś pójdzie nie tak, to przynajmniej nikt nie będzie tego widział. No. Oprócz moich kotów i mojego dziecka. Dobra, lecimy dalej. Kolejna rzecz to jest balsam do ciała, który już kiedyś miałam. To jest świetny DSM. DSM jest dostępny na Hebe chociażby, ale tych kosmetyków nie ma i one też są w bardzo ograniczonym spektrum na Stylu czy na jakichś innych sklepach takich, gdzie możecie zamówić. To jest balsam Love Hawaii Body and Soul. Słuchajcie, miałam... Tylko nie pamiętam, czy ja miałam żel pod prysznic ten, a balsam inny, ale już miałam dwa kosmetyki z tej serii. Jeden to był żel pod prysznic, a drugi balsam do ciała i one są rewelacyjne. Pięknie pachną, mają dużo pojemności, są bardzo wydajne. Balsam, który miałam, tylko właśnie nie wiem, czy ten, czy Sweet Thai, bo jest jeszcze wersja Sweet Thai i jeszcze jest jakaś inna. W secie można ją też kupić na Stylu. I balsam jest... pięknie wchłaniający się, taki cudowny na lato, ale doskonale nawilżający. W ogóle, przynajmniej to, co widzę na stronach azjatyckich, balsamy u nich do ciała, żele pod prysznic są dużo droższe niż u nas. U nich ta jakby pielęgnacja twarzy jest porównywalna z naszą, ale za żel pod prysznic czy balsam, tu jest akurat balsam, trzeba zapłacić, jak jest dobra zniżka, $15, czyli dla mnie to było mało, więc go zamówiłam, bo te kosmetyki są po prostu drogie u nich do ciała, przynajmniej tak jakby na stronach internetowych. Może inaczej jest, nie wiem, jakoś tam stacjonarnie w Japonii czy w Korei, ale no drogie mają, żele pod prysznic są drogie, takie do higieny jakiejś intymnej i tak dalej, szampony, to jest drogie, czyli takie rzeczy pierwszej potrzeby tak naprawdę, nie? U nas możemy je kupić taniej, więc doceńmy to. Więc drogi balsam do ciała, ale ja go totalnie, totalnie uwielbiam, miałam też jakieś punkty, więc tak naprawdę niewiele zapłaciłam i tylko dlatego go wzięłam, bo był też na zniżce. Cudowne, delikatne zapachy mają te kosmetyki, takie, że czujecie je, ale nie są przesycające, to może być fajne dla osób, które lubią zapachy, ale nie lubią mocnych zapachów. To nie jest tak, że się posmarujecie, tak jak ostatnio się posmarowałam tym różowym z Sol de Janeiro, słuchajcie, wieczorem balsamem czy tam kremem do ciała i czułam go do wieczora następnego dnia, do kolejnego prysznica i mimo, że zapach piękny, to no to come on, tak męczący. A to jest właśnie takie subtelne i to od razu się przenosicie, wiem, że to jest głupie, ale przenosicie się na te Hawaje, czujecie takie taką aromaterapię. Także wzięłam sobie balsam właśnie z tej serii. Lecimy dalej. I japoński znowu kosmetyk. 15% krem z kwasem azelainowym. Jest jeszcze 20. I kiedyś byłam u dermatologa i ona mi poleciła jakąś maść na przebarwienie pod pachami, ponieważ porobiły mi się, jak próbowałam naturalnych dezodorantów, porobiły mi się przebarwienia. Ja mam ciemne przebarwione pachy, co nie chcę zajść. I ona mi właśnie poleciła jakąś tam maść z apteki i tak dalej. W końcu nie kupiłam tej maści. No to ja tak czasem mam. Ale stwierdziłam, że zamówię sobie ten krem. On nie był jakiś hiper drogi. 15%. Raz go na razie użyłam. Nic złego absolutnie mi nie zrobił. Nie poczułam w ogóle różnicy, że cokolwiek nakładałam jakiegoś takiego intensywniejszego pod pachy. I jeszcze różnicy nie widać, ale będę używać dalej, bo jestem ciekawa po prostu, co się stanie. Czy to rzeczywiście mi pomoże. Jest to kosmetyk japoński, więc tutaj znowu nie ma daty ważności. 20 gramów z tego, co widzę, jest pojemny. Taki malutki, biały kremik, taki z tubeczki sobie tam możecie go zaaplikować i heja, stwierdziłam, że zobaczymy. Dosyć gęsty w konsystencji, taki gęsty, ale nie tłusty, powiedziałabym, także no. Kolejna rzecz, to też jest z jakiegoś rozdania, też, to akurat jest też z Instagrama, tylko nie z Glow Up Giveaway, co rozdają po 1000, tylko czasami rozdają na przykład set 100. I tam wystarczy, że skomentujecie, polubicie post i oznaczycie kogoś i też możecie wygrać. I wygrałam właśnie taki Fig Enzyme Powder Cleanser, czyli cleanser do twarzy w pudrze enzymatyczny z marki I'm From, jedna z najfajniejszych marek koreańskich. Ja już miałam sporo kosmetyków. To jest totalnie naturalna marka koreańska, taka totalnie clean beauty.
No właśnie, i tutaj generalnie chodzi o to, że do takiego proszku, mogę Wam to otworzyć i pokazać, już coś takiego z By Wish Trend miałam kiedyś, że mamy taki proszek, to jest też świetne, bo możecie to przewieźć, wiecie, w bagażu na przykład, nie, jak gdzieś jedziecie. Do takiego proszku, który dajemy sobie na rękę, dodajemy troszkę wody, mieszamy i myjemy tym twarz po prostu. Także, że tak powiem, my jak do twarzy w proszku. I tutaj jest seria figowa, także to też jest ciekawe, też chętnie będę tego używać, tylko że to jest enzymatyczne, więc też muszę sobie doczytać, słuchajcie, konkretnie, jak bardzo to jest złuszczające, jak często można tego używać. Zobaczmy, czy coś tu jest napisane. A, tu jest nawet inaczej, słuchajcie. Dla głębokiego oczyszczenia pianę, którą już wytworzy się właśnie na ręce, nałóż na twarz i zostaw na minutę do dwóch, czyli generalnie... No i zmyj wodą. Potem pomasuj i zmyj wodą. Czyli generalnie to jest trochę takie jak jakieś maski enzymatyczne może działać. Zobaczymy. W którymś momencie na pewno będę tego używać. I jeszcze jedna rzecz, coś czego nie znam. Isn't Tree, też fajna marka koreańska i niedroga. Hyper Retinol X 1.0 Serum. Mamy tutaj 5 peptydów, 5 ceramidów, jakaś teca, nie wiem co to jest teca, zaraz zobaczymy. Mamy 0,1 retinolu, w czystej postaci retinol, plus retinyl palmitate 0,3, plus bakuchiol 0,6. Więc jest to takie fajne startowe serum, wydaje mi się. Ja takich serów używam przez cały rok, natomiast jak się zbliża ten okres, na przykład w październiku, przejdę sobie już na stężenie 0,5, potem na wyższe, a jak będą się kończyć, nie wiem, na przykład w marcu, początek kwietnia, to znowu przechodzę na takie niskie stężenia. Cały rok jestem na retinolu, teraz pierwszy rok, na retinoidach powiedzmy i nie zauważyłam, żeby cokolwiek złego mi robiły właśnie takie niziutkie stężenia. Teraz na przykład co 3 dni, bo ja używam rotacyjnie kwasów, peptydów, mikroigieł, no wszystkiego tak naprawdę, witamin C. I jestem teraz na kremie z By Wish Trend też, który ma 0,03 chyba, czyli takie totalnie niziutkie stężenie, więc później sobie wejdę na takie 0,1, później 0,5 i tak dalej, przez zimę najwyższe, a potem znowu będę zjeżdżać i co sprawdza mi się, także będę używać. Nie będę go otwierać, na pewno jest tu ciemne opakowanie, ale oni mają troszkę inne podejście do retinoidów i te opakowania nawet często jak są ciemne, to jednak są szklane i warto je trzymać właśnie w ten sposób. Także to była rzecz kolejna i to w sumie tyle tak naprawdę. Pokażę Wam jeszcze coś, co jest świetne i polecam zdecydowanie. Super płatki pod oczy, słuchajcie. I właśnie mi spadła szpatułka, łyżeczka. Tu mam ostatnie dwa na jutrzejszy poranek. To są płatki, które sobie trochę leżały u mnie i jakoś tak nie byłam przekonana, bo one były właśnie jakieś takie tanie. One kosztują mniej więcej tyle, co te Petit Fee, które nic nie robią, bo dzisiaj je widziałam po $15, a no to jest tam załóżmy ile? 40, 50 parę złotych, 55, coś takiego. I to jest marka, zaraz Wam powiem jaka, bo oni... Mediflower, o. A różowa wersja z kolagenem widziałam po niecałe $13. Z kwasem hialuronowym, Aronex się ta seria nazywa. I jakbyście chciały sobie właśnie takie tańsze płatki zamówić, polecam Wam, bo są świetne po prostu. Także podlinkuję Wam je też. Ale największy hicior to jest to. I jak lubicie te płatki z Heimisha, hydrożelowe, różane, one są moim zdaniem jednymi z najlepszych. Na, że tak powiem, pierwsze miejsce ex aequo z Secret Key, bo te są na drugim miejscu, naprawdę, są świetne. Moim zdaniem nawet są lepsze od Pyeongchangula. To one są w tym momencie po 10,44, czyli $10.44, bo wjechała jakaś zniżka. Na Jestailu co tydzień mają jakiś tam set marek, w których przeceniają co najmniej jeden produkt o 50%. No tu jest też napisane, że 50%, ale one są zawsze na jakiejś zniżce i kosztują 10,44, ale... Dwa opakowania max na klienta, to tak Wam od razu mówię, że jak robią takie fajne zniżki, no to dają dwa opakowania max na klienta. Ale właśnie z tego jest też serum przecenione na $14 ryżowe, także też świetna seria ryżowa z I'm From. Jeszcze jakieś tam inne marki, no musicie sobie wejść na stronę, linki do wszystkiego będziecie mieć po prostu w opisie. Ale jakbyście chciały coś zamawiać, to zdecydowanie... Teraz się opłaca to zamówić, tylko popatrzcie sobie, bo czasami jak są takie promocje,
patrzcie na dostępność, bo czasami jest tak, że jeszcze promocja trwa, ale już jest dostępność taka, że na przykład zamówicie, ale 14 dni musicie czekać, żeby oni to w ogóle dostali te płatki, żeby móc Wam wysłać. To wtedy się czas oczekiwania wydłuża, no tak wiecie, 3 tygodnie, nawet miesiąc, więc warto też zwracać uwagę, jak coś zamawiacie, czy jest dostępne na przykład w ciągu 24 godzin, czy jest dostępne 3 do 5 dni, czy jest dostępne 7 do 14, czy powyżej tam 24, czy 24 do 31, bo ktoś ostatnio napisał komentarz, jeżeli mnie oglądasz, to napisz mi, czy w końcu to zamówienie dotarło, że właśnie strasznie długo czeka. No ja też na ostatnie zamówienie czekałam, właściwie wszystkie 3 mi przyszły razem, 3 tygodnie, więc no czasem tak się zdarza. Napisz mi, czy Ci przyszło to zamówienie w końcu, czy jeszcze czekasz. Dlatego mówię, żeby zwracać uwagę, czy jest dostępność danej rzeczy. Także to by było na tyle. Tak jak mówiłam, film nie będzie długi, trochę Wam fajnych rzeczy, mam nadzieję, pokazałam. Dałam znać, że jest fajna promka, bo zazwyczaj robię to na Instagramie, ale nie wszyscy na Instagram docierają, więc dzisiaj była okazja, żeby Wam pokazać tutaj w filmie. Jeżeli fajnie spędziliście ze mną czas, proszę o kciuk w górę, widzimy się w kolejnym filmie. Pa!